Zaczynamy od emocjonujących walk sobotniej trzeciej gali MMA. Tym razem dzięki dużo szerszej promocji wydarzenia arena Rafako zapełniona była w całości, a wpływ na to z pewnością miała również dodatkowa atrakcja, jaką była walka kobiet. Czy wygrała ją reprezentantka naszego klubu Amator? Zobaczcie nasz materiał. Trzecia radziborska gala MMA rozpoczęła się o godzinie 19 w sobotni wieczór, a wzięli w niej udział zarówno zawodnicy z całej Polski, jak i z Czech, skąd pochodzi główny organizator, organizacja VFCL. Nie brakowało oczywiście także przedstawicieli radziborskiego klubu Amator, którzy niestety już na początku nie dali satysfakcji swoim kibicom. Nasi zawodnicy nie zaczęli zbyt dobrze, dwie pierwsze walki przegrali w pierwszych rundach, ale świadczy to tylko o tym, że nie dobieramy przeciwników, tylko staramy się, żeby walki były wyrównane, dobre, żeby kibice byli przede wszystkim zadowoleni. Jednym z przegranych był Kamil Nowak, którego pokonał zawodnik z MMA Spartakus Rzeszów. Dla Sergiusza było to pierwsze zwycięstwo tej rangi w pięcioletniej karierze. Jak ocenił przeciwnika, z którym poradził sobie przed końcem pierwszej rundy? Silny bardzo. Znaczy nie było za dużej pracy jakiejś zapaśniczej, żebym to odczuł, ale po prostu jest dobrze zbudowany jak na... Każdy sportowiec, ale ten jest szczególnie dobrze zbudowany. A jak to jest wygrać z rywalem, który jest z Raciborza i reprezentuje klub Amator? Wie pani co, nigdy nie myślę, czy jestem czy u siebie, czy na wyjeździe. Po prostu staram się robić swoje. Na korzyść Amatora sytuacja odwróciła się natomiast w przypadku Pawła Pospiszyla oraz Eryka Waleckiego, który już przed wyjściem do klatki nie miał wątpliwości, kto wygra. Jestem pewny swojego zwycięstwa. Bardzo ciężko się przygotowywałem przez 3 miesiące. Jestem pewny. Równie optymistycznie do walki podeszła Joanna Ogrodnik, która wzbudzając na widowni ogromne emocje do pierwszego takiego w Raciborzu pojedynku kobiet stanęła z góralką Anną Chrustek. Moja kondycja myślę, że jest świetna. Długo się przygotowywałam. Moi koledzy z klubu dołożyli wszystkich starań, żebym była w formie dzisiaj. Miałam długą przerwę, więc musiałam się przyłożyć do treningów, ale myślę, że poprawiałam stójkę i że dzisiaj pokażę to, czego się nauczyłam. Reprezentantka Amatora przy gorącym dopingu publiczności wygrała z zawodniczką z Zakopanego i tym samym zaliczyła kolejne dla swojego klubu zwycięstwo. Coraz więcej kobiet trenuje i myślę, że jest to sport nie tylko dla mężczyzn i mam nadzieję, że nawet takim występem zachęcę kobiety do tego, żeby przyszły na trening, spróbowały własnych sił, niekoniecznie do tego, żeby walczyć zawodowo, ale nawet jeśli chodzi o samoobronę, czy po prostu trening troszkę inny niż siłownia, niż crossfit, po prostu coś fajnego, gdzie można zostawić jakieś złe emocje albo po prostu się odstresować. Podczas trzeciej gali MMA w Raciborzu zgromadzona w arenie Rafako publiczność łącznie miała okazję zobaczyć 10 walk. Jedną z ciekawszych była również ta z udziałem Czeczena Islama Majra Sultanowa, który rok temu wygrał z naszym Mariuszem Magdą.